A więc myślisz, żeby rozpocząć sprzedaż modelu dropshippingowym? Dzisiaj mam dla Ciebie know-how. No właśnie, sezon wakacyjny to jest czas, kiedy przygotowuję się do różnych nowych projektów i też swoje sklepy przygotowuję do czwartego kwartału, czyli szukam dostawców też w Chinach, bo jak wiesz, ja nie tylko działam w modelu dropshippingowym, ale też mam własną firmę, która robi tak zwany szybki import z Chin. No i tak ostatnio dużo osób do mnie pisało: Mateusz, jak zacząć? Mateusz, jak stworzyć kampanię reklamową? Mateusz, jak to jest z tymi finansami? No i stwierdziłem, że w sumie masz trochę więcej czasu, no to zrobiłem takiego posta, że jeżeli jesteś zainteresowany, to zgłoś się w komentarzu, zgłosi się 100 osób, to zrobię Ci super promocję. Jest to bardzo czysty układ, po prostu zamiast płacić za reklamę tego, to po prostu możesz zgarnąć zniżkę. No i tak się stało, że ponad 100 osób obecnie, na momencie nagrywania 245 osób zgłosiło się do mojego kursu, no i zaproponowałem super zniżkę za ten kurs. Kurs, który składa się z 33 lekcji, o których Ci zaraz powiem, i ten kurs jest sprzedawany obecnie w śmiesznie niskiej cenie, czyli 19 zł brutto. Ja wiem, że śmiesznie niska cena, ale to jest tylko promocyjna cena wakacji. I to jest kurs, który moim zdaniem, jeżeli się wahasz, nie wiesz jak zacząć i tak dalej, to jest coś, co popcha Ciebie dalej, żebyś wykonał ten pierwszy krok. Dobra, jak wygląda ten kurs? Co jest w tym kursie takiego fajnego? To są 33 lekcje. I ten kurs staram się cyklicznie aktualizować. I teraz zobacz, co tutaj jest napisane, czyli wprowadzenie do dropshippingu, dlatego że musisz wiedzieć, że dużo osób, które zaczyna, nie wie, co to znaczy dropshipping. Każdy mnie pisze: no Mateusz, ale dropshipping na Allegro umarł. Ale ja nie mówię o dropshippingu na Allegro, ja mówię ogólnie o dropshippingu i pokazuję Ci tam mój model, który działa, który można osiągnąć fajne wyniki. W moim kursie tak, czyli jest takie wprowadzenie do tego świata dropshippingu. Masz wybór produktu. Także dowiesz się, jak testować produkty, no bo jak masz 5 produktów i zastanawiasz się, który produkt wybrać, który uruchomić sprzedaż, to ja właśnie tutaj pokazuję Ci, jak ten produkt wybrać. Jaką cenę wybrać, tak? Czy trzeba mieć 10% narzutu, 20%, 30% i tak dalej. Wszystko jest wytłumaczone w tej lekcji. Później pokazuję Ci, jak powinna wyglądać strona z produktem, czyli jakie elementy muszą być na stronie docelowej, że jeżeli ktoś wejdzie z kampanii, czyli tak zwany zimny ruch, żeby on od razu zaufał Ci i ten przedmiot nabył. Mam także kilka takich case'ów, czyli pokazane moje sklepy, czy jak wyglądał mój sklep pierwszy, mój sklep drugi, tak żebyś też mógł zobaczyć praktycznie. Pamiętaj, ten kurs nie jest stworzony na jakiś tam, nie wiem, na podstawie książek, tylko po prostu na realnej sprzedaży, którą po prostu prowadzę w internecie. Później, jak stworzyć kampanię na Facebooku? Musisz wiedzieć, że w momencie, kiedy ja to nagrywam, kampania na Facebooku to jest najszybszy sposób i najtańszy, żeby zrobić wzrost w swoim sklepie internetowym od zera. Czyli jak sprzedać od zera do 1000 produktów w ciągu miesiąca, oczywiście z wysokim profitem, jedynie przez Facebooka. Nie ma, tu niestety Facebook tego nie sponsoruje, taka jest prawda. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć o tym kursie, to zobacz, że tutaj masz kartę, gdzie możesz nią kliknąć i przeniesie Cię do tego kursu i możesz go nabyć. Jest to kurs też, który masz dostęp do niego dożywotnio. No i tak, jest także wprowadzenie do kursu jak robić drop z Ali. Teraz powiesz: rany, przecież drop Ali umarł. Nie do końca. Mam jeszcze sklepy, które działają. Jest pewne utrudnienie, które weszło po 1 lipca. Jeżeli oglądasz mój kanał, no to dobrze wiesz, że pojawił się VAT na przesyłki, ale z tym da się tutaj łatwo poradzić. Później tak, jest moja definicja idealnego produktu, pokazuję także, jak ja wyszukuję produktu, pokazuję Ci kilka wtyczek, które są bardzo fajne, które powinieneś wykorzystywać do szukania produktów czy też analizy. Są też narzędzia, które wspomagają jakby wyszukiwanie tych produktów, czyli znalezienie tych takich bestsellerów. Jest też w tym kursie kilka takich technik, bo możesz albo sam analizować AliExpress, albo możesz też podglądać konkurencję. Które podejście jest lepsze? Nie wiem, sam musisz się przekonać. No i jest wprowadzenie towaru, jest też jeden taki mój case, gdzie pokazuję, jak od zera sprzedawałem produkt, czyli to była taka konsola, tyle Ci mogę zdradzić. No i tam pojawiają się cały czas nowe lekcje. I teraz wiem, że dużo osób się pyta: Mateusz, czy to jest jakiś abonament, czy to jest opłata jakaś roczna i tak dalej. Nie, to jest ta kwota, którą Ci powiedziałem, czyli 19 zł. To jest kwota za całkowity dostęp do tego kursu. Ja wiem, że jest taniej, ale no zobacz, 245 osób było takim kursem zainteresowanych.
zainteresowane, no to też nie ukrywam, że troszeczkę mnie cieszy, że tyle osób chce się ze mną uczyć. Tak naprawdę ten kurs kupiło ponad 2000 osób, więc zachęcam Cię do skorzystania z tej promocji. Oczywiście na produkty cyfrowe nie trzeba dawać gwarancji zwrotu, ale oczywiście masz u mnie, tam jest chyba 14-dniowa gwarancja zwrotu, że jeżeli Ci się nie spodoba, możesz ten kurs zwrócić. Dlatego, że jestem pewny, przekonany co do jego jakości. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało zadawaj w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć na te najważniejsze pytania. I teraz muszę Ci powiedzieć, że jeżeli miałbym mówić o swoich kursach, to jeżeli chcesz rozpocząć sprzedaż w dropshippingu, a chcesz sprawdzić, czy to jest dla Ciebie, czy nie chcesz, że nie chcesz inwestować jakichś dużych pieniędzy i tak dalej, coś, żeby po prostu się przekonać, czy to jest w ogóle dla Ciebie, tak? Bo umówmy się szczerze, sprzedaż w internecie nie jest dla wszystkich. To ten kurs moim zdaniem jest idealny na start. On normalnie był sprzedawany za 399 zł, więc krótka promocja, która za niedługo się skończy. I to jest jeden z takich moich kursów głównych, tak to można powiedzieć. Mam jeszcze oczywiście kilka tam wideokursów. Natomiast jeżeli przetestujesz, podoba Ci się, masz małą sprzedaż albo chcesz zwiększyć tę sprzedaż, no to w tym momencie polecam Ci mój drugi kurs, który nazywa się Drop Pro, ale akurat o tym kursie Drop Pro nie będę mówił. No jest on oczywiście znacznie droższy, ale ten kurs Drop Pro różni się tym, że ja po prostu poświęcam cały miesiąc, żeby razem z Tobą uruchamiać ten sklep internetowy. Mam nadzieję, że okres wakacyjny to jest właśnie ten czas, kiedy Ty postanawiasz troszeczkę zmienić coś w swoim życiu albo, nie wiem, ulepszyć swój sklep internetowy albo uruchomić, sprawdzić, czy to u Ciebie działa. Pamiętaj, link masz w karcie, masz także tego linka, dałem w komentarzu. Wiem, że to jest taki troszeczkę odcinek gdzie reklamuję swoje kursy, no ale trudno, prowadzę o tym kurs, możesz sobie zobaczyć, jak te inne lekcje wyglądają. No i pamiętaj też, że jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, to co dwa razy w tygodniu wrzucam nowe filmy, w poniedziałki i w czwartki, więc zachęcam Cię do subskrypcji po prostu mojego kanału. Za niedługo dojdziemy do 5000 osób i jak się pojawi te 5000 osób, obiecuję, że będę organizował bardzo fajne webinary dla osób, które oglądają mnie na YouTubie. Dzięki i do usłyszenia na kursie Dropshipping od A do Z. Co ważniejsze jest zrozumienie, kiedy uruchomić kampanię. Pamiętaj, że musisz wybrać sobie fajny produkt i mam nadzieję, że przeglądnąłeś wszystkie moje lekcje, gdzie pokazywałem, jak to zrobić. To jest pierwsza rzecz. A dwa, że stworzyłeś stronę czy sklep internetowy, która spełnia te wymagania, które Ci tam podesłałem. Jeżeli tego nie zrobisz, albo zrobiłeś to byle jak i przejdziesz do tworzenia kampanii, to nawet jakby Ci mistrz nad mistrzami pokazał, jak stworzyć kampanię reklamową, to możesz nie sprzedać produktu.